to the scent. The hunt is my muse, a means to an end. This path that I choose, lost and aloof, for the loves of my past. Wake the white wolf, remembrance at last. Wake the white. Ahojte, tu znova kvôli šaká vítam z ďalšej epizódy z hry Zaklínač 4 divoký hon. A jo, na začiatok pár informácií. Používam v jeden mod, ktorý mi zväčší inventár na kapacitu 9100. Dáva to 9000 plus to moje sedlo, takže nejaká stovka sa nájde. Je to kvôli tomu, nemusím všetko vyhacovať, jednoducho to nesem a nemám záťaž, takže poďte to pridám. Ďalšia druhá vec je, že Zaklínača som teraz nejakú dobu netočil kvôli tomu, že hrám si druhú postavu, už som sa, videli ste tú zdravu, už som sa s ňou skoro dostal tam, kde sme my tu, takže je to z toho dôvodu, že som zrobil pár zlých rozhodnutí a tam som ich opravil, bude o tom jedno špeciálne videjko, takže na to ešte čas, tam to potom všetko zmiením, čo som zmenil a tak. Každopádne, čo sa týka hry, ešte som sa trošku hral s nastavením nahrávania, takže keby to chvíľami padali FPS-ka, čo je dosť možné, nemá to vyladené, neskúšal som to ešte. Tak sa ospravedlňujem, dúfam, že o ďalšie epizódy by to mohlo ísť, ale zatiaľ sa to ako tak asi drží, neviem. A ďalšia vec je, že jo, čo sa týka príbehu. Tu nás sme skončili, pred pár epizódami sme pomohli Krachovmu synovi Hjalmarovi zabiť obra na Undviku. Keďže obe jeho deti chcú zrobiť čin hodný kráľa, keď je tá korunovácia, tak aj jeho dcera Ceris sa vybrala na ostrov... Teraz neviem meno toho ostrova, myslím si, že toto nikde není. Každopádne proste vybrala sa na tento ostrov, Undvik je kúsok pod nami tu. A... Ježiš, nespomeniem sa na to meno, sorry. A že je tu nejaká kliatba a ona ju chcela zlomiť, tak ideme jej pomôcť, keď už sme pomohli Hjalmarovi, tak pomôžeme aj Ceris. Ak to bude v našich silách. Každopádne začíname v nejakom... Zaujímavom dome. Vítaj v domu Jarla Udalryka, z czcigodnego klanu Brokvar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Wejdź. Jarl rozmawia jeszcze z wróżem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj. Patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć. Okej. To jest pierwszy Jarl na skali G, co nie ma hrad, ale niejaki dom. Zaraz kończymy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie. Jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Szukam Ceris. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Ceris. Gdzie jest Ceris? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Jest na coś chory? Na uczcie u Kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... Wybacz, muszę do niego iść. A Ceris? Szukam Ceris. Nie wiem, popytaj ludzi. Świetnie. A pamiętacie, jak to są zjeściał pagodnie. Nie możemy tu niczego ukradnąć? Jasne, nie, że... Czy to oni riešia? On widzi nejakých bohov, czy čo? No, jasné, že tam nemôže byť. Pochopiteľne. Dobre. Tu asi nič. Fajn. Zajdeme do tej dediny, čo je tu pod tým domom.
a uvidíme, čo nám povedia ľudia. Vidím, že tu majú aj holiča, to je vždycky bonus, lebo nie všade bývajú. Každopádne moment, ja zrobíme čistky, hneď sa pozrieť, ako by to natočilo. OK, som tu späť, dúfam, že... Neviem, zdalo sa tá chvíľa mi posekané, ale tu na ošli to nemalo sa robiť. Každopádne teraz sa nejako tak snažím nastaviť ideálne nastavenia hry a nahrávania, aby bolo čo najmenej sekol v hre, teda na videu. Nie hra ako taká neseká, ale video, bohužiaľ sem tam padnú FPS-ka. A uvidíme, no. Witaj. Ha, najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Cerys, córki Jarla Ancreid. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl. Pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Brektory i Eirika. Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Brektory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Dziękuję. Bądź zdrów. Dobra, jeszcze mi napadło, żeby są zwiększył FPS-ka, który to ma nagrywa, także jeszcze jeden trik, pardon. Okej, okay, są tu späť a dúfam, że już by się to mogło drżać. Każdopadnie... Ja, oni są tu. Dobra. Pozauhni. Mamy jednego. Wybacz, że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź! Pogadamy przy piwie. Dziękuję, ale czas mnie rani. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Cerys. Cerys? Córki Kracha Ancreid? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Dzięki, bywaj. To som sa teda dozvedel, počúvaj. Dúfam, že ten druhý bude mať pre nás väčšie informácie. Tá druhá. Vítaj, šukám kogoś. Boś dobrze trafił. Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie? Jest na przykład piękna Veja, córka bednarza. Chociaż nie, ona ma krzywe zęby. No, ale Debora to co innego. Ona to ma ząbki proste jak od liniki. Ale za to, no, brodawkę pod prawym okiem. Ale taka Maja, buźkę ma jak marzenie. Tylko na prawą nogę lekko utyka. A cholera, jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie nie za bardzo. O, tak widzisz. Szukam Cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec... Tam niech stary Krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki, bywaj. Jak na druhej strane ostrova, to kdež ešte bude musieť ísť? Jej, ešte mám mapu? O, druhá strana ostrova to zrovna nie je, ale okej. Fajn. U ní sa zúčišník, neviem čo to máš za strelnicu, tak to v dome postavenú, ale môže byť. Lánko klepná, pohľadávam teba služby. Ja hodím taký jakzvaný pokebal a že klepná, volím si tebe, môžeme ísť. Pozerám, že tie FPS-ka chvíľa mi stále robia problémy. Takže ak by tu boli nejaké škuby v tej epizóde, sa s prvným budem sa s tým musieť ešte nejakú dobu pohrať. Bože, že som teda zase niečo nastavoval v tom. Klepná, čo robíš? A vidím, nevidím Erika, ale vidím topivcov. To tu asi nemá byť, čo? Ty vole, moment, už mi začína skáde hrať. Keď sa to vlastne dívam, je tam aj on. A nastalo som niečo, ktoré dúfam, že by to malo byť. Dobre, to sme mali.
Cholerne, mój re diable. Rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorża. To pochybuję, ale kiedy myślisz? A gdybym ja nie pomógł tobie, siedziałbyś na tej skale do usranej śmierci. Na Freje, niech ci będzie, uratowałeś mnie i co teraz? Mam chodzić po wsiach i odtrąbić twój triumf? Nie, wdzięcznik. Nie, wystarczy, że powiesz mi, gdzie jest Cerys. No chyba coś ci się pomyliło. Pomogłeś mi z morskimi diabłami, ale to nie znaczy, że będę plotkował o córce Ancrate. Masz wybór. Gadasz, gdzie jest Cerys, albo ja rozpowiadam, że siedziałeś na skale i jęczałeś ze strachu jak baba. A mów sobie, i tak nikt nie da wiary słowom obcego, który świadczy przeciw wyspiarzowi. I drzak jeden, drzwi. Laka ma da to dwójku, że mam pożegnanie, a kiedy... Okej. Jak myślisz, czy gdyby nie Jarl, wiedziałbym, gdzie jej szukać? A, że niby Jarl cię przysyła. No to trzeba było tak od razu. Pytała o naszego Jarla i jego rodzinę. Poszła do starego domu u Dalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Dzięki, bywaj. No, ani to nie bolało. Widzisz, że to idzie kiercawce. Dobry. Jednak tento Jarl ten ma w ogóle nejaké domy, lebo ani jeden hrad a ten tam ma jeden dom, teraz tu ma nejaký starý dom. Lepná. On sa zlakol, že ma ignoruješ, ešte to tak by chybol. Dalej, potka, dalej. Dobře tedy. Ja to asi strihať nejdem, je to len 150 stôp, takže nič ťažkého. Vedel sa tam ide, tak sa asi nedostanem, že? Okej. Ty vole, tu končí cesta na té mapě, kde sa to ja zase hrabem na tie skaly najväčšie, čo tu sú. Hop. Hop. Dúfam, že tu niekde nespadnem. Jo, ale vypadá to, že sa tam dostaneme teda to. A že pôjde. Inak hen tam hore je miesto moci, môžete ho aj vidieť. Teraz je na... Počkať. A... Teraz je tak na špičke oceľového meča, ako vidíte. Tam vedie taká jedna cesta. To viem, že som išiel okolo tohto domu už. Ono... Malo by sa tam ísť asi cez ten dom, lebo za ňou vedie tá cesta, ale tu má sa to takto pekne baknúť, že iba skočíte na tento kameň. A idete vlastne už hore. Takže iba tak pre zaujímavosť. Takže celý som nevedel, že tento dom je súčasťou príbehu. Svieže šlady, môže to Cerys. Okej. Ideme teda sledovať stopy. Cerys. Čo tu za zvuky? Straciła przytomność. Muszę ją stąd zabrać. Stało. Gdzie jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Grat? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalrykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. Jako meci furdowry. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów.
Jakoś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. A ty jak myślisz? Udalryk zabił Akiego? Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Ale bo nie czujesz się jako duch. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Presne, serii sysa o to, nie pledziłem tam ja. Gdzie są te preklety dwery, ja to nigdy nie mam trafić. Dobrze, czy mam wladać jej? Jaki... Ale... Tam się no potrzebuje klicz, no wybrny. Teraz może tu mam nowe wody. Okej. Ale, co to jest? Klicz od sklepa, no wyborny. Jeszcze podzwiemy z wyśrodku domu, a idziemy tam. Gdzieś nic? Okej. Okay. A tu za dubola psery tu jeszcze nieco? Co to? Nie wiem, co to jest, ale brym to. Fajnie. O, hen tam hore nějaká truhla. Ale na tu teraz kašlem. Je ten rebrík. Vypadá to, že je. What the fuck? To sa mi niečo nezdá. Ale si takto pekne faklu, nech to má väčší efekt. To bude asi ten meč, lebo sú tam nejaké partikly na tom. A inak to myšení, okej. Him? Co tu jest grane? Peszka, widzieliście to? Bol tam nick, że him? Albo sam to zadał. Hej, ale na hima by to sedzło, poczekaj. O tom si pohovoríme z Siris. Tak sa aj nič nestalo a stojí tam. O, prečo na druhú stranu, ale inak by zrobiť v pohode. Jak, znalazłeś mieč? Znalazłem. No to prowadź. To jeszcze ja to muszę manualnie, hej? To już tu nie mogli dać do Łukaszki. Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poruszyło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. Z Yen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do mnie ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Ta co jutro zajmę? Tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba zgasnąć.
Wiedźminem, prawda? Mama mówiła, że jesteś bohater. I co? Gdzie aż ma wiedzie? A powiedz sobie, że gdzieś tutaj, bo tu. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. Ceres? O, zobacz, tam są. Nie prowokuj. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją Bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz... Głosy bogów. To nie bogowie. Wasz słowa, cudzoziemcze. Jesteś na skelijskiej ziemi, a tu oddajemy cześć bogom. Gdyby nie to, że jesteś gościem Ancreid. Jarlu, wiedźmin na pewno nie chciał cię obrazić. Wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja? Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Rozgniewają się, że chcesz pogodzić się z bratem? Skaliscy bogowie są aż tak okrutni? Są sprawiedliwi. Sprawiedliwość wymaga, żeby oddać zmarłym to, co im się należy. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie! Jo. Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Zresztą idziemy teraz na dnie oceanu, wladać na kumelu mrtwolu, która ma na swojej rozpadlej kostnatej rurce niejaki rozpadnący pierścień, hej? Chapnę sprawnie, what the fuck. Dobry. Ja tu na to już asi stridziem, tu już to było na 200, czy? Nie wiem. Każdopadnie wracimy mu ten mecz, a uvidíme... Ale zaujímavé, prečo som tam videl toho Hima v tom dome. To podľa mňa nebude ten jeho brat. Podľa mňa to je to celé nejako ešte prepojené s tým Himom. Alebo sa mi to fakt zdalo, že tam bolo to meno? Neviem. Musel by som si pozrieť záznam a to už sa mi nechce. Topivci prekliatí, všade musíte byť. Ten ide, nejde. Tak, to už sme mali. Dobre, dáme si... Nie, to som nechcel bez Ray of Filter, ale môže byť. Každopádne dáme si kosatku. Nech trošku viacej vydržíme pod tou vodou a nech nám tu...
pięknie rozświeci pohled, a idziemy hledać. Poczułem syrenu? Jap, poczułem syrenu. A? Niečo vidím. To je onej. OK. Meč tam má. Uvidíme, čo to napraví, alebo čo to zmení. Plav, brav, plav. Výborné. Geralt, ty len opakuješ moje hlášky, počúvaj. Dobre. Každopádne tu vidím ešte nejakého prekliatého topišca na pobreží. Kde si zalezol ty zmrde? No veď za to. Pozor na to, to nie je topivec, to je utopenec. To je veľký rozdiel, to nemôžeme ich všetky hádzať do jednoho vrca. No v podstate môžeme, nekrofák, ako nekrofák, ale hej. Potom je ešte myslím, ako je topivec, tak je utopenec. Potom je ten Cypharil, alebo niečo také. Takých viac druhov topivcov. Ale hej, stále sú to topivce. Nejaký typek na čo, nie? Slavne, či sa k nemu dá vyliesť. Nedá? OK. On si tu proste za nejakého dažďa sedí takto na loďke od pobrežia a hrá si na flaute. Ja, no na skali, keď tu je všetko možné. Dobre. Uvidíme... OK, tak asi to sme ešte niečo zhoršili. Čo sa stalo? Co sa deje? Udalrik. Głosy kazały mu wyłupić oko. Co? Ach. Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział, podły człowieku, nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Żeby to było oni? Właśnie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Poczekaj, to może poważne byli bogowie. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Dlatego chcą go coraz więcej. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać. Gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Jop, je to him. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc, wiesz co to jest? To him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu.
Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dalryka. To nie będzie łatwa walka. A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawi Udalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Him to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Him przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Him to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Co masz wcale w to Yennefer? Zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. No, to fakt. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. No nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się. No, no, Geralt po papu ciął. I żeby ci udowodnić, że się mylisz, mam cię teraz posłuchać. Dopóki nie mam na imię Yennefer, ryzyko pantoflarstwa nie zachodzi. No i pamiętaj, że jak nic nie wymyślimy, zrobimy to po twojemu. No dobra, nie będzie. Spróbujmy oszukać Hima. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leże Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. Dufam, że teraz już to skipnął, a nie musimy zase manualnie jako wtedy. Jest. Každopádne tento quest, jak pre Hjalmara, tak aj pre Ciris. Obe questy sú dosť zaujímavé. Hjalmar tam mal toho ľadového obra, na Ciris tu má Hima. Čiže také priešery, čo proste asi niekde celý hre nenájdete, takže... Akože válno. Čože? Ciri. Počkaj, čo? Nie, to niemożliwe. O, ty zmrde. Próbujesz mnie zniechęcić. No dobrze, to znaczy, że się boisz. Geralt. Geraltem to powiedział pro mnie wżdy, no. Hej, co ty, co ty, co ty? Rozkumasz to? Co ci brani, że sobie jakaś teka na ziemi? Ktoś sobie kiedyś złamie nogę albo kark. Właśnie, to jest wszystko, co mu powiesz? Coś na jaki obraz? Stłuczone lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Hima za plecami. Ja no. Nic. A hej. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Ja, ja. Co to dzieje? Co to jest za zwłoki? Czyjesz?
Wymyśliłaś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To nie... Jak? Możemy zaczynać? To nie znowu moc przeciwu. Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Nie wiem, co na czole, okej? Okay? Ale to w tu Syrii to... Jak to zaczął grać, grał to inaczej, hej. Tam! Biegnie do starego domu! Łapcie ją! Serious? Weź. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Czyże? Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Serious, wieś, co robisz? Wrzuć je do pieca! Okej, okay, będzie wyryć. Jak to zakwenował tupiec? Ceres, ty vole... A gdzie zmysła Ceres? Jasne, daj dziecko do PC, a ja się z tobą wyleczę, że? Ty vole... Troszkę... Okej, dúfam, że to będzie nejaké normálne vysvetlenie, lebo jak sme to... Toto rozhodnutie, akože... What the fuck? Aki. Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulga. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony. Z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Jesteś skołowany, ale spokojnie to minie. Czuję? Ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Him był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł. A potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A
ty? Speaker, kto jest nas o toho ostrowu? Jeszcze nie wiem, też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno. Ja sam wiedział, że da jeszcze jedną narażkę. Wydawało mi się, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów. Dobry Wiktor. Bogini czuwa nad tobą. What the fuck? Wzajemnie. Bywaj. Czasem ma niejaki ptak, że służyłem wiatr albo nie czy takie? Możemy chwilę pogadać? Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadzasz? Bran całe życie spędził na morzu. A jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać sporów. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miód lał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Bywa. Okej. Okay. Tym pádem jsme pomohli jak Jaumervi, tak Ciris. A dámy a páni, možno pravděpodobně veľa z vás ľudí poteším, ale na budúce ideme na hlavnú dejovú budinku. Dáme si ozvěny minulosti, kde sa troška pohneme s tým príbehom a uvidíme, ako to dopadne. Čo sa týka tejto úlohy, znova bomba, ale viacej sa mi asi páčil ten ľadový obor, ten Jaumer, a toto tiež mega. Prostě také dvě příšery, jak ten obor, tak ten hymn, který jinde nenajdete, takže jakože v pohodě. A jo, celkom tam zaskočilo jednak ta Ciri, a potom, že jsem mal to děcko len tak hodit do pece, jako. Jakože, já jsem si myslel, že to bude něco s tím, že ta Ciri za nějako zachrání, nebo něco. Ale prostě si zabrte, kebyže toto reálne, Geraltová pozícia. Úprimně se vás opýtám, hodili byste ho tam? Jako... Neviem no, dosť zaujímavý quest, takže 11 z 10. A ak sa vidí kopačil, budem rád za každý like. Vidíme sa na budúce v popisku pod videom, ako vždycky je odkaz na Facebook, Twitch aj playlist. A zatiaľ teda, ahoj.